Ale koniec łapiąca za serce historia małej sówki. W naturalnych warunkach na pewno nie przetrwałaby długo, ale na szczęście trafiła w dobre miejsce. Mały ptak został znaleziony przez turystów. Był w kiepskim stanie. Okazało się, że puszczyk, który trafił do leśnego pogotowia w Mikołowie, jest niewidomy. Łukasz Kądziołka. On ma oczka uszkodzone. To puszczyk znaleziony przez turystów na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Ma zaledwie 3 tygodnie, ale nigdy nie wróci na wolność. Matka na pewno ją karmiła, jeżeli gdzieś tam była, tak? Bo one się porozumiewają głosem przede wszystkim też, więc na pewno dolatywała. No ale takie zwierzę nie ma szans w naturze ze względu na to, że będzie się obijać o różne gałęzie, drzewa, przeszkody. No to tak naprawdę przyroda by zrobiła, sama by zrobiła, jak gdyby zadecydowała o jej losie, tak? Czyli no, wskazałaby ją, mówiąc kolokwialnie i wprost, na śmierć. Widać, ma zniszczone, ale to dlaczego, trudno powiedzieć. Tu sowie nic nie grozi, jest w dobrych rękach i będzie rosła pod opieką nowej mamy, czyli pana Jacka. Niedawno do leśnego pogotowia trafiła inna sowa, dużo rzadsza i też na szczęście została uratowana. To również puszczyk, ale uralski. Został znaleziony w samym centrum Katowic na ulicy Francuskiej, obok cmentarza. Trzymał się miejsc, które były zadrzewione i to tak dosyć dobrze zadrzewione starymi drzewami. No i pewnie gdzieś to był jakiś przystanek na jego drodze. Potrącił go samochód, bo on bardzo nisko nad ziemią potrafi przelatywać. A być może, że nawet polował na jakiegoś gryzonia, bo dla niego złapać szczura nie ma żadnego problemu. Dzisiaj ptaka wypuszczamy tu, gdzie jest jego miejsce. Samiec z pary, która jako pierwsza sprowadziła się z powrotem do lasów murckowskich, po 100 latach nieobecności tego gatunku, cały i zdrowy wrócił do rezerwatu pod koniec marca.